Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy naprawdę wiele tematów do omówienia. Po pierwsze, nowe itemki epickie na Euro 2024, po drugie 15 urodziny gry, po trzecie legendarny loszek, no i po czwarte nasz Bardzik, który jak sami widzicie zbliża się wielkimi krokami do końca stopowania lochów, no i ten temat dzisiaj oczywiście również poruszę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie przede wszystkim wasze opinie, co sądzicie o nowych itemkach na euro, które w tym odcinku również wam pokażę. No i dobrze, przede wszystkim może przejdziemy sobie do newsów odnośnie urodzin gry, bo w tym roku, teraz w czerwcu, dokładnie 21 czerwca będziemy obchodzić 15 urodziny Shakes and Fidget, więc jest to naprawdę jubileusz, no i mamy informacje na ten temat, takie wstępne, które oczywiście wam przekażę. No i mamy tutaj informacje, tak jak wspomniałem, przede wszystkim jest to zapowiedź eventów, które będą teraz w ten weekend, więc powiedzmy to pominę. No ale właśnie, co was czeka w następnym tygodniu? Urodzinowy weekend, a w ramach tego następujące wydarzenia: prawdziwa profuzja PD, szczęśliwy dzień, wiedźmowy taniec, pięknych piasków czasu czas, kocioł w kuźni oraz sterylne sedesy. Więc no takie będą eventy z okazji tego właśnie urodzinowego weekendu. Ponadto mieszkańcy miasta zgłaszają znajome, ale przerażające uczucie, które powoli w nich narasta. Czy pękanie nadmiernie napompowanych balonów, które od czasu do czasu przerywa ciszę wokół portalu do legendarnego lochu, ma z tym coś wspólnego? Przekonajcie się, bo 21 czerwca rozpocznie się szemrana impreza urodzinowa, z którą świętujemy 15 lat Shakes and Fidget. Załóżcie swoją najbardziej odlotową imprezową czapkę i niecierpliwie czekajcie na złowrogie urodziny. Czyli dokładnie 21 czerwca... również jest to piątek, chociaż urodziny gry tak faktycznie to są chyba 23 czerwca, jak się nie mylę. Tutaj możecie napisać w komentarzu 21 albo 23, zawsze mi się to myli, już nie sprawdzałem przed odcinkiem, ale właśnie 21 czerwca, z racji tego, że jest to piątek, wystartuje nowa edycja legendarnego lochu urodzinowa, więc tak to po prostu wygląda, tak to wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi o te urodzinki. Zobaczymy, czy będzie jakaś ciekawa aktualizacja, czy będzie jakieś, będą jakieś patchnoty ciekawe, no bo jednak 15 urodziny gry, jest to jubileusz, jest to dość istotny jubileusz, tak więc może coś dadzą. Jak coś dadzą, to oczywiście poinformuję was na kanale, tak jak zawsze. Dobrze, kolejna sprawa to są właśnie te itemki na euro. No i mamy kolejną adnotację, że tak powiem. Czekajcie, to nie koniec, nadchodzi futbolowa gorączka, ole ole. Zdobądźcie zupełnie nowy zestaw piłkarskich epików od piątku do niedzieli, 14 lipca. Tutaj nie do tej niedzieli najbliższej, czyli nie będziemy mieć na te właśnie epiki na euro tylko 3 dni na zdobycie ich, tylko cały miesiąc, do 14 lipca, i pokażcie swoje wsparcie dla Euro 2024. Dzięki koszulce, korkom i innym niezbędnym elementom, takim jak szalik z uchwytem na kufel, będziecie doskonale wyposażeni, aby nadać swoim piłkarskim sztuczkom to coś. Zostańcie mistrzem na boisku i poza nim. No i dokładnie, mamy te itemki na Euro już w ten piątek, tak jak myślałem, tak jak zresztą wam mówiłem na streamach, już od tego piątku itemki na euro będzie można zdobywać przez cały miesiąc. I tutaj zanim wam te itemki pokażę, to już w sumie możemy schować, to taka adnotacja odnośnie giveawaya za używanie mojego kodu twórcy w sklepie internetowym. Z tego co wiem, gdzieś tam mi ptaszki ćwierkały, że oczywiście na start legendarnego lochu będzie promocja 20%, ale być może na urodziny gry będą również specjalne paczki, coś tak widziałem, coś tak słyszałem, więc no, nie jest to jakby, nie wiem, jakaś informacja zakulisowa, tylko tak pisali na tawernie, więc w tym miesiącu giveaway za kod twórcy zostanie przeniesiony troszeczkę później, nie będzie w połowie czerwca, tylko no bliżej tam 20 czerwca, więc niewiele tak naprawdę zostanie przeniesiony. Natomiast oprócz takich standardowych nagród, czyli dwa razy grzybki za 200 zł, ewentualnie dwa razy 200 zł PSC, będzie jeszcze dodatkowa nagroda w postaci słuchawek, które widzicie tutaj nade mną, ale to wszystko będę mówił w tym filmie giveawayowym, tak, w informacjach o giveawayu. Więc musicie sobie poczekać, ale warto o te parę dni to przesunąć, żeby właśnie jeszcze takie słuchaweczki mieć do zdobycia. Ale to tylko taka moja anegdotka. Dobrze, i teraz jak wyglądają itemki na euro? Proszę bardzo, Euro 2024. Mamy tutaj itemki dla wojownika, dla berserka i dla łowcy demonów. I taka jest broń, to jest tarcza chyba, ta brameczka. No i taka reszta itemków. Jeżeli chodzi o zwiadowcę, tam zabójcę,
A czemu to jest zabójca w ogóle? Aha, dobra, rozumiem. Barda i druida, no to mamy taki secik. No jeżeli chodzi o magusia, paladyna i nekromantę, no to mamy taki secik. Powiem wam tak, piękne, piękne, naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo ładne te itemki na euro. Szczerze mówiąc, to jest oczywiście zaciągnięte z tawerny shakesowej. Szczerze mówiąc, jestem fanem, zwłaszcza tutaj setu wojownika, jak jest ta broń właśnie z tymi piłeczkami, obok jak będzie tarcza w postaci właśnie... no tej bramki, bardzo fajnie się to będzie komponować, bardzo ładnie to będzie wyglądać, więc no ja jestem fanem, czekam z niecierpliwością, na pewno pozmieniam wygląd na swoich postaciach itemków, żeby właśnie miały no fajny taki klimat euro, bo sam czekam na ten turniej, to pierwsza sprawa, a druga sprawa właśnie, żeby ładnie to wszystko wyglądało, pasowało, bo itemki, dajcie znać w komentarzu oczywiście, ale no moim zdaniem są bardzo, ale to bardzo ładne. No i tyle na ten moment, mówię, jeżeli będzie jakaś nowa aktualizacja, coś tam jakieś patch note'y, coś zapowiedzą jeszcze, to oczywiście będę dla was nagrywał, będę na bieżąco. Natomiast teraz przechodzimy sobie do naszego barda. A dlaczego? Ano dlatego, że bardzik tutaj zbliża się do końca stopowania lochów. Jak wielokrotnie mnie pytacie, która kolejna postać kończy stopować lochy z tych moich tutaj, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięciu postaci, no to właśnie bardzik jest kolejny w kolejności, powiedzmy. Powiedziałem, że na 480 levelu i ten 480 level jakiś czas temu dobiliśmy. Natomiast oczywiście poczekam na jakieś sensowne eventy. No i sensowne eventy będą teraz na urodziny gry. Niestety ja teraz z tego co kojarzę, to wyjeżdżam i wyjeżdżam tak dość niefortunnie, bo wyjeżdżam 21 w piątek, a wracam 24 w poniedziałek, więc całe jakby eventy mnie ominą. Ja oczywiście postaram się to wszystko ograć na telefonie, no ale no klikać lochów na telefonie nie będę, bo chcę to zrobić na streamie, potem zrobić z tego odcinek, wiecie jak to wygląda. Więc może za tydzień znowu będzie event Wiedźmy, może znowu będzie Kowa, czyli to by było... od 28 do 30 czerwca, więc może wtedy te lożki klikniemy. W każdym razie już tutaj w najbliższych tygodniach lożki na bardzie będą klikane. Co mogę o tym bardziej powiedzieć? Jeżeli chodzi o jakieś tam statystyki, od kiedy ja tutaj stopuję lochy, na którym levelu zacząłem, jak to wszystko wyglądało, to oczywiście na tym filmie, zanim zaczniemy klikać lochy, wam to wszystko opowiem. No a teraz chcę wam na szybko postać pokazać, bo 480 level, na żadnym koncie tak długo z lochów nie stopowałem, więc co, mamy prawie 49 aurę, jak widzicie. Tutaj oczywiście zarządca aryn dawno skończony. Ja jeszcze dzisiaj nic nie robiłem, bo dzisiaj o 16 zaczyna się streamek, więc na streamku porobię. Podstawy moje wyglądają tak: 24 koła inty, teraz sobie lecę w HP, 14,5 koła, boczki po 1600 około i szczęście tak samo już więcej nie daje. Tutaj gemiki. Gemiki was mogą ciekawić, no gemiki mam prawie po 1600, już niektóre ponad 1600, niektóre niecałe 1600, więc no mówię, itemki ulepszone. No tu zobaczcie, mamy prawie 10 miliardów, 10 miliardów, Boże, 10 milionów, prawie 10 milionów kryształu, prawie 10 milionów metalu, więc surek do ulepszenia itemów też mam bardzo dużo, także wszystko jest przygotowane właśnie pod to klikane. Klikanie na pachołkach gemiki, no też tak średnio powiedziałbym 1400-1500, niektóre oczywiście słabsze, ale no mówię, raczej większość, no powiedzmy średnio 1400, Kunegunda tutaj najlepiej wyposażona, no bo to jest najważniejszy pachołek. Dobrze, lecimy dalej, tutaj po około 2600 z tego co widzimy, wszystkie się środowiska, lożki, no oczywiście tornado 616, karuzela 3x21, strefa światła, tutaj jeszcze pozostawianych sporo lochów, no i w strefie mroku tak samo. Nie jestem zadowolony ze stopowania na tym bardzie, szczerze mówiąc, nie zrobiłem tego idealnie książkowo, troszkę za dużo lochów dopchnąłem i to nie było jakieś takie super, ale zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. W twierdzę możemy w zasadzie wejść, tutaj sobie szukać klejnotu, 77 kopalnia nam się buduje. Tutaj od rana nie byłem na shakesie, dlatego też to wszystko mi wisi. Kopalnia złota 44, tak to wygląda. Gildyjka, mogliście kojarzyć tutaj gildię Why So Serious, która od dawna, od początku serwera tak naprawdę była top 1. Niedawno się niestety rozpadła, więc poszliśmy tutaj sobie do głównie polskiej gildii, która nazywa się Hogwart i jest top 3 tego serwera. Natomiast no, tutaj Mlem objął prowadzenie właśnie po rozpadzie Why So Serious. Natomiast mówię, tu się nie będę jakoś rozwodził, nie będę wam jakoś pokazywał, bo to tak tylko na szybko, bo chcę wam po prostu zrobić taką mini zapowiedź tego, że te lożki będę klikał już niebawem na tym koncie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Z tego co pamiętam, jak ostatnio ktoś mnie zapytał na streamie i policzyłem, no to jakiś 510 level na miękko wbije, czyli 30 leveli z tego stopowania na miękko wpadnie. No jak tu widzimy, w tym momencie najwyższe levele to jest 511 wojownik, 514 bard, ten Shinu to jest w ogóle totalny koks, w sensie on jakoś nie widać było po nim, żeby te lochy jakoś bardzo stopował, ciągle miał bardzo wysoki level, a się
okazało, że stopował i no już ma prawie 515. Tak więc mówię, ja tutaj od razu się przyznaję bez bicia, że już nie jestem zbyt dobrą osobą do porównania się z innymi, bo podejrzewam, że Shinu tutaj od początku serwera gra, regularnie nie opuścił żadnego dnia. Ja kilka dni opuściłem. Niestety takie jest życie już teraz w 100% dorosłe, nazwijmy to, że nieraz po prostu nie da się wejść na tego Shakesa przez cały dzień, nieraz jakiegoś tam dnia awki nie zrobiłem, czasem w ogóle się nie zalogowałem, więc skipnąłem kalendarz, co za tym idzie, straciłem darmowy level z 20 dnia, więc no troszeczkę przez to na pewno leveli w plecy jestem, tu wam od razu mówię, także już tak porównywać się do tych topowych graczy, którzy dzień w dzień regularnie klikają, troszeczkę się mija z celem, ale oczywiście gramy tu na wszystkich tych głównych kontach, dalej oprócz EU11, EU12, to są wszystkie moje główne konta. Gramy dalej, pomimo jakichś tam przerw, nieraz są sytuacje losowe, przez to też się nie da grać, no to jest tylko gra, pamiętajcie o tym. Oczywiście staram się grać dobrze, staram się grać regularnie, staram się grać niemalże codziennie, ale no mówię, w roku powiedzmy średnio 7 dni, tak to wygląda na ten moment u mnie, 7 dni mi wypadnie takich, że nie zrobię awki, albo pominę kalendarz, albo coś. Wiadomo, wydaje się to niedużo w skali roku, ale jednak odkłada się odkłada, no i troszkę tych leveli przez to jesteśmy w plecy, ale oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, niedługo koniec stopowania lochów, niedługo klikamy te lożki, wbijamy jakiś wysoki level i Bardzik dołącza tutaj do grona postaci, które właśnie te lochy kliknęły, czyli póki co jest to W50, W55 i S40 Polski. No, jeżeli macie jakieś pytania co do Barda, to oczywiście pytajcie w komentarzu również, a jeżeli chodzi o jakieś takie dokładne analizy, porównania serwera i tak dalej, to ja to będę robił na odcinku z klikania lochów. Zanim zacznę klikać lochy, to wam powiem, ile stopowałem, od którego levela, ile dni mi to zajęło i tak dalej. No a potem jak skończę stopować lochy, wbiję jakiś tam level, powiedzmy ten 510, ale mówię, zazwyczaj SF Tools pokazuje, zaniża po prostu, nie? Tutaj jakby w trakcie klikania lochów się wzmocnimy, wymienimy itemy, coś tam się zadzieje, oczywiście jeszcze te itemy muszę ulepszyć, bo mam dopiero razy 10, także sporo tych statystyk zyskamy dzięki temu, no i po prostu zawsze tych leveli wbija się więcej niż SF Tools pokazuje. Także ja teraz na ten moment jakbym klikał, to obstałem jakiś 512, czyli 32 levele, coś koło tego. W każdym razie mówię, kliknę, już docisnę do maksa, zobaczymy, który level wbijemy i wtedy porównamy się do topki, aktualnej topki tego serwera. Tyle ode mnie, ja wam oczywiście pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, piszcie w komentarzu opinię o nowych itemkach, o 15 urodzinach gry, no w sumie jeszcze co do urodzin to nie ma za wiele rzeczy zapowiedzianych, ale dawajcie znać w komentarzu, co wy byście może chcieli zobaczyć na te 15 urodziny gry, może jakaś ciekawa sugestia będzie, no i co? I oczywiście mówię, subujcie z dzwonem, kciuka w górę zostawcie, wbijajcie na Discord, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz w opisie. I tak naprawdę wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!